Jestem na ulicy Kormoranów, niedaleko stacji kolejowej Zawiercie Borowe Pole i stąd będę jechał w okolice szpitala powiatowego w Zawierciu. Tutaj z ulicy Kormoranów skręcam w prawo, ulicę Marciszowską. Można powiedzieć, że z przedmieść czy też Zawiercia wracamy sobie znowu do centrum Zawiercia. Powinienem tam jechać obwodnicą, bo chyba tak mnie powinna nawigacja poprowadzić. No i to, co jest generalnie właśnie obwodnica, to jest słowo klucz, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodem po Zawierciu. Bo o ile w relacji między Dąbrową a Myszkowem, czyli w ciągu drogi 796, w zasadzie nie musimy w centrum Zawiercia wjeżdżać, bo mamy obwodnicę, tak w relacji między Siewierzem a te jakieś roboty drogowe. Tak w relacji między Siewierzem a Kroczycami czy dalej, czyli w ciągu drogi 78, tej obwodnicy ciągle nie ma. Ja tutaj na skrzyżowaniu będę skręcał w lewo. Trochę jedziemy przez teren, gdzie są roboty drogowe. Po lewej stronie trochę słaba widoczność, bowiem pojazdy tutaj do skrzyżowania dojeżdżają zza łuku drogi, zza właśnie tego łuku, no, który no, nie widać, tak? A zwróćcie uwagę, że tych łuków tu jest kilka, to nie jest jeden łuk. No, tutaj cały odcinek drogi, który ciągle jeszcze jakieś tam prace są na nim prowadzone. Nawigacja się straciła. Jadąc takim odcinkiem drogi, trzeba bardzo tutaj uważać. Na razie na szczęście sprzeciwka nic nie jedzie. O, powróciła nawigacja. Miałem chwilę, że nawigacja się kompletnie pogubiła, gdzie jestem, tak jakby tej drogi jeszcze w ogóle nie miała. Sporo miejsc, to są jakieś wycinki w asfalcie. Ciągle tutaj w remoncie, w budowie w zasadzie chyba chodnik, więc na jezdni tutaj mogą się pojawiać piesi. Znowu łuka, jedziemy w zasadzie jednym pasem. Jadą sprzeciwka, więc tutaj na bank będę musiał zjechać możliwie do prawej strony. Chyba będę jechał w prawo, z tego co widzę na nawigacji. Na wprost mi każe jechać.
ciągle kontynuuje, można powiedzieć, jazdę tą drogą, która jest w remoncie. I to faktycznie teraz wjeżdżam na odcinek remontowany, bo tutaj wjeżdżam w odcinek drogi, gdzie mamy zerwany asfalt. Na razie pojazd przede mną, można powiedzieć, że w pewien sposób toruje mi drogę. Sprzeciwka też coś tam jedzie, więc wtedy trzeba tutaj było zjeżdżać. To jest jeszcze ten, jeszcze jedna warstwa mniej asfaltu. Że też tu dopuszczamy ruch. I ponownie uciekam do prawej strony. Tutaj teraz będę wjeżdżał w odcinek, który no jest testem dla zawieszenia. Mam auto dosyć niskie, więc aż strach o ten mój tłumiczek. Ale do domu codziennie podjeżdżam w podobnych warunkach, więc powinniśmy tutaj dać radę. No wjechać w taki odcinek w czasie egzaminu to jest, można powiedzieć, pech nieziemski. Ale najczęściej w takie miejsce, jeżeli już w czasie egzaminu się znajdziemy, to no niestety, ale najczęściej jest to wynikiem naszego błędu, czyli błędu tego, który siedzi za kierownicą. Egzaminator raczej nie będzie się nigdy chciał w takie odcinki dróg z nikim ładować, bo są to odcinki, które są szkodliwe dla samochodu, a no jednak w jakiś sposób mimo wszystko oni też za te auta są odpowiedzialni, więc jeżeli w takim miejscu byście się w trakcie egzaminu znaleźli, to na 99% to będzie tak naprawdę wasz wybór, wasza wina, wasze niezrozumienie polecenia. No i potem skutek taki, że trzeba przez takie miejsce jechać, ale faktem jest, że w takim miejscu też trzeba umieć jechać, więc tutaj nieduża prędkość, bardzo nieduża. O, a tu mamy bardzo ciekawą sytuację, bo strzelam, że w tym miejscu z drugiej strony jest zakaz ruchu. Czyli znowu niedoznakowana w zawierciu droga. Tak jest, zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów budowy. A od drugiej strony zakaz nie stał. Nie było żadnego zakazu z drugiej strony, więc jak najbardziej legalnie tą drogą przejechałem. 100% legalnie. Ja na końcu tej drogi będę skręcał w prawo. Tutaj mi nawigacja pokazuje. Czyli będę wjeżdżał na drogę 78 w kierunku Siewierza oraz Katowic. I to jest właśnie droga, o której wspominałem, która nie ma obwodnicy. W jej ciągu tutaj nie ma obwodnicy. Ona nam centralnie przechodzi przez centrum Zawiercia. Są jakieś tam plany na budowę obwodnicy Zawiercia i Poręby, ale jak one są daleko, ciężko wyczuć. I ta droga jest tutaj, można powiedzieć, przyczynkiem tak naprawdę tego, że poruszanie się po zawierciu jest ciężkie i trudne.
to jest w pewien sposób też generator korków tutaj. No bo skoro do miasta wchodzi cały, można powiedzieć, ruch tranzytowy, ponownie mam gdzieś tu w lewo skręcić. Dobra, później będę jechał w prawo. Okej, troszkę mi się tutaj nawigacja spóźniła z tym, gdzie jestem. Znowu tutaj oczywiście okulary przeciwsłoneczne przydałyby się, więc w takich warunkach pogodowych słońce, które jest nisko i mocno świeci, to jak najbardziej te okulary przeciwsłoneczne miejcie, pamiętajcie o nich, nie bójcie się ich i nie wierzcie w to, jak ktoś wam próbuje wmówić, że nie wolno używać okularów przeciwsłonecznych w trakcie egzaminu. A ja już chyba dojechałem pod sam szpital. Czy tutaj jest gdzieś możliwość spokojnego zatrzymania samochodu? Parking mamy na prawo, parking mamy na lewo, duża dziura. Jest szpital powiatowy w Zawierciu.